Może z jedną, jednej osobie odpiszę i, i zrobię jej przyjemność i pójdziemy razem na studniówkę. Ale nie uważam, żeby Nitro był patostreamerem. Nie uważam, żeby był pato streamerem. Wiadomo, że czasami jego język jest wulgarny i był. Na pewno był to skutek tego hejtu i tego wszystkiego, co zebrało się wokół niego. I możliwe, że sobie z tym nie radził. Kenium Wajski, no to trzeba sobie tutaj uzmysłowić, co o co chodzi. Partnerem odcinka jest Polski Związek Siatkarzy, którego nadrzędnym celem jest obrona praw oraz interesów zawodowych siatkarek i siatkarzy. O korzyściach, które niesie za sobą dołączenie do PZS, przeczytasz na siatkarze.pl. To jest Wolej Break, Ja nazywam się Szymon Kępka, a naszym gościem jest Tomasz Fan. Nareszcie. Dzień dobry witam Bo już serdecznie. zgłaszaliśmy się do ciebie dobrych kilka tygodni. Masz tak, że są jakieś rzeczy, o których nie chcesz mówić, albo nie odpowiadasz na nie w wywiadach właśnie? czy nie. się starasz się ich unikać? Nie, na no wszystkie pytania ja chyba nie miałem jeszcze odkąd swoją długą karierę. Mam nadzieję, że jestem młodym <grym> zawodnikiem. Przeżywam, no to jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby jakiekolwiek pytanie żeby nie odpowiedział, albo. Albo żebym coś zwiadowo prosił o wyludzenie. No dobra, to słuchaj, to ja mam dla Ciebie taki przykład. Zapytany byłeś kiedyś przez Polsat Sport o intensywność gry w lidze, uh -huh. w plus lidze. Uh -huh. I powiedziałeś, że nie chcesz płacić kar i kto może Ci wymierzyć ewentualną karę i za co? Bo wtedy na to nie odpowiedziałeś, bo chodziło o intensywność ligi. <laughs> no i mówisz, że wolałbyś nie mówić, bo boisz się kary. Eee... No właśnie, dlatego ci też na to pytanie odpowiem, jakby jeżeli, Czyli jednak, czyli są takie no Jest takie pytanie, jakby teraz wyciągnąłeś tu rzeczywiście takie pytanie i tu jest mój błąd, bon, bo zapomniałem o tym, no ale to są rzeczy, na które ja nie mam wpływu i na które nie mogę za bardzo się wypowiadać. Jakby ja ostatnio też w wywiadzie powiedziałem, że intensywność meczami, jako intensywność meczami i ilość ich meczy, jakby nie jest dla mnie problemem, jeżeli nie byłoby podróży. Bo ja mogę grać i 20 meczów w miesiącu, nie ma problemu, 25 mogę grać. Tylko żeby te mecze, które gramy, były wszystkie tutaj na tej hali, na której teraz siedzimy. To ja mogę codziennie, codziennie grać mecze, nie mam z tym problemu. No a jak patrzysz na to, że w ogóle patrzysz się na ta taką wypowiedź, czy nawet takie zdanie na temat i y, tej intensywności dźwigi w kontekście kar właśnie? Yy... No, bo raczej niepochlebne wypowiedzi na temat gdzieś tam systemu naszych rozgrywek kończą się jak się kończą, nie? Są jakieś plotki chodziły po internecie a propos kilku zawodników, więc po co dołączyć do tego grona? Jakby mi sama ilość meczy, to jeszcze Wam ci powiedział, mhm. nie przeszkadza. Mi przeszkadzają podróże, które się zdarzają i są w tych meczach. Bo jeżeli gramy, nie wiem, w sobotę w suwałkach. No to polisz sobie z Jastrzębia, ile to mi więcej jest podróży, potem wracasz i musisz w środę, na przykład, albo w czwartek jechać na Ligę Mistrzów do Friedzie No to spędzasz w podróży w ciągu tygodnia 3-4 dni. Bo tu na lotnisku, tu musisz się wstać w hotelu, tu wracasz i tak naprawdę grasz dwa mecze. W ciągu pięciu dni ktoś powie: I ja sam, jak na to patrzę, to w sumie nie jest tak dużo. Ale potem, jak sobie dodam do tego podróż, to się robi organizm zmęczony. A jeżeli te dwa mecze mógłbym zagrać u siebie, to bym mógł jeszcze z jeden dołożyć pomiędzy nimi. Jakie jest streama? Więc jakby kwestia jest tylko tego, tej, tych podróży, to one wydaje mi się, są największym problemem w tej ilości, e, powiedzmy, w tym roku rozgrywania tych meczy, którą mieliśmy. Chociaż teraz nam się trochę kalendarz do Jastrzębskiego uspokoił i dużo czasu spędzamy, powiedzmy, u siebie w domu, ale największym tym problemem, moim zdaniem, w tej ilości, no to są te podróże, które są najbardziej męczące. A ty masz ambicje, żeby grać? Poza Polską, za granicą? Czy jest jeszcze trochę tak, że patrzy się na zagranicę jako taki top kariery, że tam się celuje, że tam fajnie byłoby pójść? Czy ja nie mam, taki, nie mam tak, żebym że uważał, że Włochy na ten moment są znacząco lepsze od polskiej ligi i że ja na pewno bym tam chciał pójść grać. To jest marzenie moje i, i do tego będę dążył. Ja mam jeszcze kontrakt na przyszły rok z Jastrzębiem, a potem zobaczymy. Nie chcę na pewno też być zawodnikiem, nie chcę skończyć kariery yy, za, mam nadzieję, 10 lat jeszcze, yy, który po karierze będzie, będzie mógł powiedzieć, że spędził mi swoją, swoją sportową, yy, że tak powiem, swoje sportowe życie w trzech, czterech miastach. Chciałbym spróbować. Yy, czyli gdzieś... odwrotnie niż Czterpiechowski na przykład? Na przykład. Albo, albo Mariusz Wlazły, który gdzieś tam y, chłopaki grali. No, no, co prawda Mariusz, legenda, sądzę, że najlepszy w historii, jeżeli chodzi o, o, o Plus Ligę, punkty, MVP, jakby to wszystko nazbierać, to taki pol, po, tak jest. No. Polskiej, polskiej ligi Lebron James, y, bo w tych statystykach i tam w tych wszystkich osiągnięciach, no to wyprzedza wszystkich niesamowicie. Jakby y, grał w Bełchatowie przez X lat i sądzę, że jak ktokolwiek Gdzieś tam delikatnie siatkówkę obserwuję, jak powie Mariusz Wlazły czy, czy Barto Szkurek, no to te osoby się zna. Ale chciałbym spróbować, mi się wydaje, i doświadczyć takiego smaku innych krajów. A jak się mówi Tomasz Fornal w Polsce, tak jak wymieniłeś w tym gronie Mariusza Wlazłego, to myśli się też Tomasz Fornal? Myślisz, że, że jest tak? Że jak się wymienia nazwisko, to mówisz o siatkach, fajnego? Ja na pewno po Mistrzostwach Świata dużo osób, dużo więcej osób zaczyna i zaczęło mnie. Znać i rozpoznawać tego, jakby nie będę tutaj skromną osobą i nie będę mówił, że nie, to się nie zmieniło, bo się zmieniło. Jakby ja czuję sam po sobie i po tym, jak idę do galerii, i to nieważne w jakim mieście, czy nieważne w jakim no kraju to może nie, ale nieważne w jakim mieście w Polsce, no to czuć gdzieś, że ta popularność, która po Mistrzostwach Świata znacząco wzrosła. No, jakby ja, ja to czuję i, i, i widzę. Jest to bardzo miłe i ja, ja nie będę mówił, bo gdzieś tam jak jesteś tym młodym chłopaczkiem, który gra w siatkówkę i ogląda te gwiazdy w telewizji no to chcesz być taki jak oni. jakby Dążysz do tego, żeby być i grać tak jak oni, żeby być popularny. Wszyscy, chcem, wszyscy chcą być popularni na świecie. Pragniemy tej sławy, żeby, żeby, wiesz, no, że idziesz i wszyscy, gdzieś tam większość Cię zna. I jakby jest to na pewno bardzo miłe i ja się cieszę, że gdzieś tam w e, jeszcze, mam nadzieję, w młodym wieku udało się gdzieś tam w jakimś stopniu już wypromować moje nazwisko. Ale mam nadzieję, że to nie koniec i że to dopiero początek tej przygody. Ty jesteś z Krakowa, no to Wisła czy Krakowia? I nie przygotowałeś się dobrze do wywiadu. No powiedz, <laughs> powiedz, powiedz. E, bo nie, ja nie jestem kibicem piłkarskim. Naprawdę, ja oglądam finał Ligi Mistrzów, finał Mundialu oglądałem. No i kilka meczów na Mundialu też, jak Polacy grali. No ale czy... jak jest z Krakowa, no to czujesz atmosferę trochę tej. No nie no, jakby spędziłem 15-16 lat do końca gimnazjum w Krakowie. Eee, mieszkałem na osiedlu, które bardziej było za Krakowią, eee, ale no ja ci nie powiem, czy ja nie, nigdy nawet nie byłem na meczu w Krakowie, więc jakby eee, nie powiem ci, komu bardziej kibicuję. Więc no, ja nie jestem jakimś dobrym przykładem, jeżeli chodzi o kibica piłkarskiego. Pytałem o y, Kraków o te rywalizacje, a ty umiesz się bić? Masz tak? Że, że masz taką umiejętność? Czy umiesz się no? bić? Czy umiesz? Kurczę, nie wiem, Czy jak coś możemy, takie możemy nagrać. Zagle sprawdziwe. No, <laughs> masz tak? Ja, że e, miałeś takie przygody? Nie, bo? nie, nigdy nie byłem fanem takich jakichś wyjaśnienia, jakichś konfliktów w gimnazjum. Bicie mi się. Nigdy mi się chyba nie zdarzyło. Pytam o to z y, takiego powodu, y, że czy, czy jest tak? Czy w ogóle zastanawiałeś się nad tym y, nad free nad wszystkim tym, co z tym związane. A wy opali się, że byłem no, na to twoje... wiem, o... nie, nie, No, Jakby miałem okazję tam być y, już dwie gale, ze znajomym y, albo ze znajomymi i. Naprawdę, jak byłem na pierwszej, to byłem w szoku, jak to jest zorganizowane, jak, jakim, z jakim rozmachem oni to robią, bo e, my gramy na tych arenach w siatkówkę e, typu Ergo, Tauro, e, te, te, w Gliwicach, e, Hala, więc jakby. E, ja wiem, jak to wygląda podczas siatkarskiej imprezy, ale to, jak to wygląda podczas takiej gali. E, Freak fightowej, to jest światło te wszystkie rzeczy. Muzyka to jest. Ja nie wiem, jak wyglądają profesjonalne takie gale typu UFC czy, czy KSW w Polsce, ale na pewno robi to wrażenie, że tak naprawdę ludzie z internetu, w większości influencerzy gdzieś tam biją się w klatce, trenują, przygotowują się do tego, to wiadomo. Ale ty jesteś też człowiekiem z internetu, to też mógłbyś się bić? Sam widziałbyś się w czymś takim? Nie, znaczy nie, jakby ch chciałbym kiedyś poczuć yy, emocje oraz. Yy, tą adrenalinę, którą czuje zawodnik, czy, yy, czy osoba, która wychodzi do klatki, bo jest to niesamowicie interesujące. Co on czuje w momencie, kiedy tak naprawdę za chwilę gdzieś się bić z drugą osobą i nie wie, co się stanie. I to jest jedyna rzecz, która mnie tak najbardziej intryguje w tym wszystkim i która gdzieś tam... Yy... No ale fizycznie na przykład? Ale... Jest, że dałbyś radę? Że miałbyś jakieś atuty? Nie wiem, zasięg czy coś? No na pewno pewnie miałbym, miałbym, bo przy dosyć wysokim wzroście raczej nie ważę zbyt dużo. Więc na pewno miałbym możliwości zasięgu, ale wydaje mi się, że na razie po raz. musiałbyś na to zostawić. Nie, się, ja no? nigdy nie byłem na treningu, więc musiałbym iść na trening, ale na razie na to nie ma czasu. Może po karierze, jeżeli, jeszcze, jeżeli to będzie jeszcze funkcjonować, to kto wie, ja nie mówię, że nie, ale no sądzę, że to jeszcze z 10 dobrych lat musi minąć. A miałbyś kogoś z kim chciałbyś się zmierzyć? Może z siatkarskiego świata. No bo słuchaj, no z zmieniałem Filipem. <laughs> 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 nie, to mój bardzo dobry. Prawie przyjaciel można powiedzieć, kolega, przyjaciel, także Eee, tak się śmiejemy zawsze, jak gdzieś tam sobie gramy e, w League of Legends, czy w jakieś gierki, że na ma kiedyś razem. No to by było na pewno, wiesz, magazynowanie. Tylko, że ludzie robią, tak zwane te dymy, wiesz, no. konflikty na. A ty byłbyś dobry w dymach? Myślisz, że wyszedłbyś na taką konferencję i miałbyś, wiesz, bluzgać, jechać komuś po matce, po rodzicach? Nie, po rodzicach i, tak i, i po gdzieś tam najbliższych raczej nie, no bo uważam, że to nie jest zbyt, zbyt fajne gdzieś tam wplantować to w rodzinę, jakieś rzeczy bliskie, ale. No, jakbyś tak, takiego pojechał? No bo to wiesz, no musisz mieć to. Zdaję no, wam da, nie tutaj wa mnie dam przykładu, ale ja sądzę, że <śmie> możecie zapytać moich znajomych gdzieś tam, kiedy, kiedy gramy sobie na off-streamie i nikt tego nie widzi, jak czasami sobie da żartów się wyzywamy. No, no to dobra, to masz już trening w takim razie. słuchaj, <laughs> y, powiedziałeś o tej popularności, która po mistrzostwach jednak urosła, ale zwróć uwagę, że ona urosła oczywiście u społeczeństwa u ludzi, ale o jednak tej młodszej części. I w większości. Tak mi się wydaje, popraw mnie jeśli Koryt, inaczej, kobiet, To są no, nastolatki. No. To jesteś idolem nastolatek? Eee, kurczę, eee, jakby... Pamiętaj, że powiedziałeś, że nie jesteś skromny, więc weź to pod uwagę. Nie, że nie jestem skromny, że w tamtej wypowiedzi <grym> nie będę się A, skromnie wypowiadał. Ale... Uważam, że jestem całkiem... Nie, no dobra, nieważne, nieważne. Eee, jakby, no tak, no, masz rację i jakby co ja to ci mogę Jesteś, nie powiedzieć tak? i, i że jakby, nie, nie że jestem idealną stratek tylko że zgadzam się z tą a propos tego że e, jest to dużo nastolatek jest to dużo powiedzmy większa ilość e, płci przeciwnej niż, niż facetów e, i gdzieś tam nawet po, po samym Instagramie, gdzie tam sobie możesz wejść i statystyki wiekowe sprawdzić. To nie jest też do końca tak, bo ja chyba największy przedział mam 18-24. Bo ostatnio to sprawdzałem. Eee... To dla ciebie lepiej chyba? Dla mnie lepiej, tak. W końcu może żonę znajdę. <laughs> Ale no jest jak jest. No, czy jestem 11 latek? Kurczę, nie wiem, to musielibyście wy mi powiedzieć. Bo ja się nie czuję jako taka osoba, która gdzieś tam e, e, jest jakimś wzorem, czy przykładem. Znaczy, w takim stopniu dla niektórych na pewno tak, dla młodych siatkarzy, którzy trenują w, w szkole czy w gimnazjum, na pewno, tak jak ja kiedyś brałem przykład, i wzór z Michała Wilierskiego, Mariusza Lasłego, czy, czy czy kurka. No to tak samo gdzieś tam pewnie ludzie teraz oglądają mnie, jak gram na parkiecie, czy to w reprezentacji, czy w klubie i tak samo się wzorują, więc jakby na pewno w jakimś stopniu jestem, ale czy w jakimś takim dużym, że teraz każdy patrzy na mnie jest wpatrzony w obrazek, to bym aż tak chyba nie przesadził. A w tej warstwie internetowej jednak, w której pojawiają się różne komentarze, no nie zawsze jest się idolem, czasami jest się jakby na zupełnie No, jak mecz nie? No właśnie, jednak jest, jest, jest tak, że to widzisz od razu w komentarzach? Nie, nie wchodzę w komentarze, od półtora roku ponad. Jakoś półtora roku? Nie, w ogóle nie czytam komentarzy, bo e, ja sobie mogę wejść po wygranym meczu, kiedy zagrałem dobrze, super, wejść, poczytać, jaki ja jestem super, jaki jestem mega dobry siatkarz i że ja wszędzie powinienem grać i zarabiać największe pieniądze. Tylko po co ja mam wchodzić po takim meczu, jak potem zagram słabszy mecz? A w świecie sportowym, siatkarskim, piłkarskim, piłce ręcznej, koszykarskim, nieważne jakim sporcie każdy ma gorszy moment fizyczny, jest zmęczony, ma słabszy mecz. Nie jest jego dzień i po prostu mecz ci nie wyjdzie. To jeżeli wchodzę i czytam komentarze, że w danym momencie powinienem grać wszędzie i zarabiać największe pieniądze, jestem wow, super. A tydzień później zagram słaby mecz i jednak już taki nie jestem i powinienem zmienić klub i takie rzeczy, tak, no, różnych może rzeczy się tam naczytać i różne rzeczy widziałem. Mm, więc stwierdziłem, że nie ma co w ogóle tam chodzić. Jakie rzeczy się? różne? To znaczy, czy jest gdzieś granica, przy której mówisz sobie, o to jest za dużo? Ktoś pisze do ciebie prywatną wiadomość, wysyła ci, nie wiem, zdjęcie, cokolwiek, miałeś, tak? Jest no, tak? zdarzyły się jakieś takie prywatne wiadomości na Instagramie, które. Jest nie jakoś tego dużo, ale które są no, ba, takie bardzo ofensywne. I to nie jest takie, bo jeżeli kibic ocenia sobie mecz przez pryzmat tego, że ogląda i w jakiś sposób zna się na siatkowce, bo już tych mecze, powiedzmy, i X set tysięcy, to jakby nie ma problemu. Nie? Jeżeli to jest konstruktywna krytyka, to jakby luz, nie mam problemu z tym. Każdy może sobie komentować i po to to jest. Tu bardziej mówię o takich, wiesz, bardzo takich ofensywnych komentarzach i pewnie jest to w przypadku, kiedy ktoś sobie jakiś mecz obstawi, komuś nie wejdzie, a powinniśmy wygrać, bo byliśmy faworytem i próbuje żale wylać na zawodników czy gdzieś tam po jakimś przegranym meczu w, chyba w grudniu gdzieś tam widziałem, bo to no, czasami tego nie ominiesz, nie? że sprzedaliśmy mecz no to są takie komentarze, że jakby jak się coś takiego czyta to, to aż ty nie wierzysz, że ktoś takiego coś może wymyśleć nie? więc jakby nie wchodzę od jakiegoś czasu w komentarze bo po prostu jakby jest, jest jakaś część normalnych gdzie ludzie potrafią się konstruktywnie wypowiedzieć i powiedzieć taką swoją opinię na temat meczu, która jest jak najbardziej okej okay. Ale jest też taka część, z którą ja się nie chcę natykać, czyli taki typowy wiesz. Taki typowy jak Hanka, bo można napisać, bo jestem anonimowy. A dobra, a y, mówisz o tych wiadomościach prywatnych, a czy w, w, wśród tych wiadomości są jakiekolwiek oferty, nie chcę powiedzieć że oferty matrymonialne, ale jednak wiesz, ktoś pisze do ciebie, przed ciebie dziewczyna mówi, słuchaj, umówmy się, jesteś super. No? Tak, jest tak? No jest, jest. Ale oceniasz, że tego jest dużo, mało? Były trzy takie eee, wiadomości. Trochę jest. Jakby ja też, na no niektóre, powiem Ci, jakby są te direct na Instagramie, które tak. gdzieś tam one są i ja się staram czasami podpowiadać ludziom, ee, bo jednak fajnie jest mieć też kontakt z tą, z tą powiedzmy, osobą, która Cię obserwuje, więc czasami odpiszę na coś ciekawego, czy jak ktoś ma jakieś pytanie czy coś. No ale jest tam przez zaproszenie na studniówkę są. Bardzo popularne. Wiesz, ludzie na przykład, już jakby. Co, nie ja, poszedłeś na i, go, Kiedyś myślałem to, o tym i, jakby, jakby tak, jakby tak, jakbym tak miał pomyśleć, to poszedłbym. Mógłbym iść, tylko że ja wiem, że to może się skończyć tak, że jak ja raz pójdę, to potem, wiesz, będzie wysyp, a jakby po prostu chciałem zrobić, nie, nie, nie że żart, ale nie może przyjemność jednej osobie, albo wiesz, jakąś taką, dobra, dawaj, lecimy. Nie wiesz, no może ja bym tam się nie bawił całą noc do szósty rano, tylko może na 2 trzy godzinki e, pewnie trzeba by było zatańczyć tam, już nie pamiętam co tam było. Poloneza. Poloneza. I, i, I fajnie. Mogłoby być to dosyć śmieszne, także myślałem o tym, ale też czasu my za bardzo na to nie mamy w naszym świecie siatkarskim. Musiałyby się gdzieś tam te terminy tak poukładać, a nie chciałbym zrobić czegoś takiego, że, na przykład, nie wiem, napiszę jakiejś, jakiejś osobie, jakiejś dziewczynie, że dobra, słuchaj, dawaj, robimy to, pójdziemy, będzie śmiesznie, będzie fajnie, pośmiejemy się. A może to będzie twoja żona, akurat, jak mówisz, że może akurat w tej grupie. To jest... wie, ale słuchaj. Może, może na przykład odmawiasz cały czas. Są Ale skończony. słuchaj, ja ci Dobry. dokończę. I na przykład nie wiem, w poniedziałek jej tak piszę w sobotę, czy tam nie wiem, jakiś dzień jest studniówka. I na przykład w piątek mi nam, zmienia się plan. Ja jej piszę, słuchaj, nie dam rady. Bo mecz. I co on, no wtedy robi, wiesz, jakby studniówka jest to fajna impreza. Sam ją przeżyłem, która gdzieś na pewno jest takim pierwszym, takim podsumowaniem czegoś. Każda tą studniówkę czeka, więc trochę słabo by było się tak zachować, że na przykład w ostatnim momencie musiałbyś powiedzieć, że słuchaj, nie dam, dam rady, sorry, nie. Ale myślałem, żeby coś takiego zrobić. Może kto wie, zobaczymy. Może z czasem, może za jakiś czas. Zobaczymy, pomyślimy, może z jedną, jednej osobie odpiszę i, i zrobię jej przyjemność i pójdziemy razem na studiówkę. To była głośna sprawa z dodą. No była, no. E no i jednak ta sprawa ucichła. To nie znaczy, to ty nie odpowiedziałeś, czy ona nie odpowiedziała? Było tak, że ja w tym wywiadzie powiedziałem tam a propos tego, że zapraszam Dodę, bo widziałem, że tam program swój robi ten 12 kroków, czy jak, jak już nie pamiętam, jak się dokładnie nazywał. No i chyba Doda odpowiedziała w RMF-ie, czy w jakimś radiu. No i tak się ucichło. No jakby ja też byłem, powiedzmy, skupiony na mistrzostwach. Nie za bardzo chciałem tam inne rzeczy załatwiać i ogarniać sprawy, jakieś dzwonienie i dzwonienie bo jednak to był ważny etap, to była już końcówka mistrzostw. No i tak to. Tak I to... nie będzie nic z tego. Ja myślę, że no to... Wydaje mi się, z tego co widziałem, to już znalazła miłość swojego życia, także życzę powodzenia, gratuluję <laughs> I, i, i trzymam kciuki. No. A jest w twoim typie? Tak, pytając Nie, no, bardzo ładna, bardzo ładna kobieta. No. Dobra, a przypuśćmy taką sytuację, że e, z siatkówką nie wychodzi, zdarza się kontuzja, no może się cokolwiek zdarzyć. to masz jakiś, nie wiem, plan B, awaryjne wyjście, co byś mógł robić w życiu? Eee, teraz, na ten hmm? moment? Za tydzień, dwa, trzy. No, pewnie bym streamował na Twitchu. I to byłaby szansa, żeby godnie za to żyć z mhm. tego powodu mhm. właśnie? Mhm. Od miesiąca e, bawię się powiedzmy na Twitchu w streamy. Mm. I sądzę, że... Jeżeli bym się tak chciał w 100% oddać i poświęcić streamowaniu, w przypadku odpukać oczywiście, żeby coś się stało, to byłbym w stanie naprawdę godnie z, z Twitcha żyć i z gier. O Twitcha w takim razie chcę zapytać, no bo yy, przez internet przewinęła się, słuchaj, fala. Yy, Bliżej nieokreślonej tak naprawdę sytuacji, która wyniknęła ze streama, mhm. jakoby było tak, że popłynęły do Ciebie jakieś właśnie, y, jakieś właśnie pieniądze. W związku z tym później z kolei Twoja odpowiedź, że poszło to wszystko na zbiórkę. To jak, jak, podsumujmy to. Ja już się o tym nie chciałem wypowiadać. Ja się o tym raz wypowiedziałem na streamie ostatnio i na Discordzie napisałem swoją opinię. Ale mogę tutaj jeszcze raz przytoczyć sytuację. Eee... Jakby, żeby poznać w ogóle całego Twitcha, to musisz znać jego środowisko. Musisz wiedzieć, jaki Twitch jest. Typowy widz, który... czy typowy osoba, która nie siedzi w grach, nie siedzi w Twitchu, tego nie zrozumie. Ja od... odkąd pamiętam chyba, interesuję się grami, oglądałem Roka, Roya, początki ich, to były takie... jakby to są rzeczy, które gdzieś tam jest... to jest moja naj, największa pasja po siatkówce, czyli gry, gdzie spędzam najwięcej czasu. No, i zacząłem się robić na streamowanie na Twitchu. No i mam grupkę znajomych: Sergiusz Górski to jest Nitrozyniak, Dawid Czajkowski to jest Taku. Są to dosyć duży streamerzy. No i my sobie siedzimy, nieraz się śmiejemy na streamach: że ha ha ha, hi hi hi, coś tam follow. Follow kosztuje 200 zł, like 20. No i zażartowałem, że follow kosztuje tam nie wiem, bo 500, like 20. Ludzie to zaczęli wpłacać, co ja myślałem, że potraktują to jako żart. No i ja pozdawałem te lajki dałem tego followa. No i potem po streamie płaciłem tam, to było z 1500 zł, płaciłem to na te cele, na cele hartatywny, które udostępniłem na instagramie. Ale ktoś mi wysłał, Ktoś mi wysłał, że na Twitterze jest jakaś burza, że ja sprzedawałem lajki. Dobra, została. Tak, że ja sprzedawałem, że ja sprzedawałem lajki i sprzedawałem e, followy na Instagramie. I pierwsza moja myśl była taka, no nie wierzę, że ktoś jakby tak mógł pomyśleć, nie? więc jakby so, by, byli to po prostu moim zdaniem ludzie, którzy nie za bardzo czają Twitcha, nie za bardzo czają e, community, które gdzieś tam jest na Twitchu. No ale twoja odpowiedź jest bardzo mocno, no bo powiedziałeś im, żeby spadali, tak? najprościej no tak. mówiąc. Jakby, używając innych słów, żeby było jasne. Tak? Tak? Podkreśliłem wurgaryzmem, podkreśliłem wurgaryzmem, no. Nie chcę to teraz sprzechnać, bo to nie o to chodzi, ale jakby ja się cały czas tego podtrzymuję, że uważam, Eee, że ludzie nie powinni się interesować tym, co ja robię ze swoimi pieniędzmi. Jakby ja uważam, że pomaganie i przelewanie pieniędzy na cele charytatywne nie jest dumą do chwały, którą trzeba się chwalić na Instagramie, Facebooku i pokazywać jacy to my jesteśmy dobroczynni i ile my rozdajemy pieniędzy, bo pomaganiem ty masz się czuć sam dobrze ze sobą. Ty masz przelać jak chcesz i masz taką okazję i możliwość, przelej wtedy kiedy się czujesz, nie musisz potem się chwalić nim dookoła. Jakby ja myślałem, że ludzie się z automatu do, domyślą. Jeśli tam ja, te, te pieniądze na Twitchu się pojawiają. Ja teraz mam dosyć dużą widownię, więc ja nie mówię, że ja tam nie zarabiam, bo ja zarabiam. A ile ja przelewam na cele charytatywne, a ile nie, no to ja nie będę się tym chwalił, bo nie, nie, nie zależy mi na tym. Ja nie potrzebuję poklasków i, i ochów, achów nad moją osobą, jak ja to jestem super, bo przelewam na cele charytatywne. I jakby e, dlatego wracając do mojej wypowiedzi a propos tego, czy mógłbym się z Twitcha utrzymywać. Jeżeli by coś się stało w siatkówce. Najprawdopodobniej tak. Tam są bardzo duże pieniądze. Uważam, że ja jestem sam w szoku jak duże. I, i kiedyś jeszcze jak streamowałem 2-3 lata temu i tych pieniędzy było dużo mniej, bo ta widownia była mniejsza, to ja już to też powiedziałem na Twitchu, że prawie większość przelewałem, bo jakby ta kwota nie robiła na mnie, jakby nie robiła takiego wrażenia, więc większość przeznaczałem po prostu na cele charytatywne. Teraz ta kwota jest spora. Więc to, ile ja sobie przeleję, a to, ile sobie ja nie przeleję, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa i uważam, że ludzie nie powinni interesować się czyimś portfelem i wkraczać w, w, w taką strefę prywatną i rozporządzać pieniędzmi czyimiś, bo to, co ja z nimi robię, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa, nie? Nie no, yy, mówisz o yy, tej prywatnej strefie, a jednak zapytany najczęściej, czy w wywiadach, czy właśnie na streamach, o tej prywatnej swojej stronie jednak mówisz, no bo mówisz, że Yy, może żona, może nie, że tej dziewczyny na razie nie ma. No a jak to jest w ogóle u ciebie? Masz czas w ogóle na związki dziewczyny? To, to jest jakby prywatna strefa. Jakby rozgraniczmy w jakimś stopniu też prywatność, nie? Eee... Z kim się jakby nie wiem, powiedzmy spotyka, nie lubię się tym chwalić, nie uważam, że to nie, nie jakby nie, nie, nie uważam, żebym na Instagramie musiał dodawać zdjęcia, jak bardzo, na przykład nie wiem, jeżeli z kimś zacznę się spotykać, jak bardzo my się, sobie jesteśmy zakochani, ochy, achy i wiesz, no to nie jest mój klimat. Eee, pieniądze też uważam, żeby to nie był żaden powód do, do chwały, do dumy, do rozmowy, co tutaj na co wydać, bo to jest prywatna rzecz jakby każdego, nie? Ale są takie prywatne rzeczy, z którymi można się podzielić, typu wiesz, no wiadomo, że jak ktoś mnie zapyta e, o to, czy mam dziewczynę, czy się z kim spotykam, to dla żartów mogę rzucić, nie, no nie mam, cały czas szukam żony i wiesz, jest przynajmniej... Czyli coś... cały czas to jest dla żartów, czy serio tak jest? Że... Nie, znaczy tak jest serio, ale wiesz, to już e, e, wydaje mi się, że w mojej drużynie Jastrzębskiego Węgla już e, powoli może mi chłopaki zaczną słuchać, bo się śmieją czasami, ale... Mm, no tak jest, no. No to jak szukasz, no to są do tego aplikacje. Nie, się... nie, szukam, nie, nie szukam, nie, nie, nie szukam, jakby to jest w ogóle śmieszne, to jest szukać żony, no, szukać dziewczyny. No. Trzeba trafić. Jak będzie, to będzie, jakby ja nie mam takiej napięgi, że teraz chodzę na Instagramie i szybko, nie wiem, ta, może być dobrym materiałem na żonę, trzeba napisać, może się umówmy na kawę. Jak spotkam gdzieś, to spotkam, nie? No a typ w takim razie, to kto to musi być w takim razie? O Jezus, to Ci nie powiem, musi mieć to coś. <laughs> Wszyscy tak mówią, ale taka jest prawda. No. Uh -huh. Wiesz, e, możesz się spotkać e, z jakąś dziewczyną i od razu czujesz, że to jest to. No. Zobaczymy, może tak będzie kiedyś. Ale wiesz, póki jej nie ma, no to właśnie mam czas na jakieś granie w gierki e, i, takie, i tego typu rzeczy. No. A to sądzisz, że jak będzie, to już przestaniesz? Będzie, nie, wiesz, Zobaczymy, jak będzie to cię będzie. Cię na, ten, na ten moment, wiesz, ja jeden rano na trening, potem wracam, leżę sobie w łóżku. Idę na drugi trening, wracam, zjem kolację, chwilę poleżę, pogram sobie, no jakby poza siatkówką ja teraz nie mam za dużo rzeczy do robienia. Chcę jeszcze zostać na moment w temacie internetu, bo znalazłem takie fajne określenie, że znasz lepiej Los Santos niż Jastrzębie. Powiedziałem tak ostatnio na streamie, no. Dużo czasu spędzam w GTA 5, GTA V roleplay. No wiesz, to jest taki mod, że sobie wchodzisz tam, odgrywasz swoją postać, a ja odgrywam gangstera poważnego z Los Santos. Eee, no jest, dużo czy spędzam czasu. No to nie jest też duża mapa. Czy znam lepiej się z Wydaje mi się, że tak samo dobrze, no. no wiesz, Ale, wiesz, podstawowe, spędz... Grove Street, wiesz, Tak, no. spędzasz te x lat, x lat, no x lat już można powiedzieć, x lat, x godzin na, tym, na tej mapie, no to wiesz, jak się postać bez GPS-a, to zamiast się bież, trzeba wklepać, żeby gdzieś dojechać. Słuchaj, a Nick skąd się wziął? Skąd no to jest? jest ksywka. Kiedyś w Spale ogoliłem się na prawie łyso i, i tak chłopaki zaczęli do mnie mówić, wołać i, i tyle. I tak zostało? I, i, tak, i tak, tak zostało, zostało no. I tak zostało. A słuchaj, a co daje Ci w ogóle społeczność? No bo o pieniądzach powiedziałeś jakby z jednej strony, ale społeczność tych wszystkich fanów mhm. jednak internetowo Tobie daje to coś właśnie? E, to znaczy? To znaczy czujesz się lepiej, że ta społeczność jest? Czy bez niej też byłoby ok? Tak jak mówię, tak jak na początku mówiłem. O, to ta społeczność zapukała do nas, patrz. Ale Gid, gdzieś, Gid, Wychodzą nie, z szafek. Widziałeś to? Wychodzą a. z szafek. Ale się nie... Trzyma się, jest mm. git. Eee, tak jak na początku Ci mówiłem, że eee, że jakby kiedyś oglądałem taką wypowiedź Majka Tysona u Kuby Wojewódzkiego, że człowiek pragnie chwały, popularności i coś w tym jest, jakby dążysz do tego. Więc eee, z automatu dążysz od początku swojej kariery, żeby być popularnym, żeby mieć jakąś społeczność, żeby, wiesz, tutaj móc dać sobie zdjęcie na Instagramie i, wiesz, ludzie jakby na to reagują. No to jest obusieczny mierzył, bo oni czasem hejtują, czasem jesteś idolem. No, jakby, to, jakby jeżeli, jeżeli ci się należy hejt, hejt. Chociaż uważam, że hejt nigdy jakby nie jest zbyt dobry, bo uważam, że hejt to jest, no, wiesz, po prostu bezpodstawne jechanie kogoś. Ale jeżeli jest to w jakiś sposób krytyka, która jest, jest jakby oparta na jakichś argumentach czy rzeczach, no to jak najbardziej. To nie chodzi tylko o to, żeby cię chwalili ochy, achy i zachwalali w komentarzach, tylko jeżeli rzeczywiście się należy ci krytyka, to skrytykuj to. Tylko skrytykuj wtedy, w, w tym momencie, żeby to było racjonalne i żeby to miało sens. A nie po prostu skrytykować, żeby se skrytykować. A to mówiąc o krytyce, masz kose z kimś w internecie? że jest jakaś Nie, 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 nie. Kim, nie. kim jest ciężko? Nie, ja chyba nie nie mam. Wydaje mi się, że raczej ja też nie wypowiadam się na dużą ilość tematów, bo jakby ja też nie do końca jeszcze, ja nie ja niby siedzę w tym internecie, ale ja tak nie, nie kumam wszystkiego, co tam się dzieje, nie? Żeby wszystko ogarnąć i, i wszystko powiedzieć na czasie, to musisz spędzić, sądzę, że z 10 godzin dziennie przed telefonem na YouTubie. A ja też nie do końca wszystkie rzeczy kumam, ale nie zdarzyły mi się żadna, żadna kosa, żadnym influencerem. Wymieniłeś Nitrozyniaka jako kumpla, a to jest Twój kumpel? Mhm. No dobra, no ale o nim się mówi, że jest patostreamerem w takim razie i jest szereg takich ludzi, szereg patostreamerów. Co myślisz w ogóle o takich gościach, którzy robią takie rzeczy? Nie nazwałbym go patostreamerem, eee, pewnie wszyscy jakby, nie wiem czy, jakby wydaje mi się, że jeżeli chodzi na przykład o Nitro, to on ma osoby, które go albo kochają, albo nienawidzą, nie ma on raczej ludzi, którzy przechodzą obok niego neutralnie. Jakby wiadomo, że on jest, jaki jest. E, prywatnie, bo ja go poznałem prywatnie. E, jest mega inteligentnym gościem. Porozmawiasz z nim na, wydaje mi się, wszystkie tematy, które z nim poruszyłem, nieważne co to by było. To na wszystkie tematy ma jakieś, e, jakieś coś do powiedzenia. Kiedy ostatnio coś tam pisałeś nawet na Instagramie, a propos coś na sporcie i podał mi jakiś przykład z meczu czy czegoś sprzed 10 lat. Więc jakby jest oczytany, potrafi się wypowiedzieć na różne tematy. No ale z sieci nie został usunięty. Z sieci został usunięty, jakby. Jestem w stanie zrozumieć, czemu dostał tego bana. Bo rzeczywiście niektóre wypowiedzi były mocno. Mocnym przegięciem. Która była i, mocnym przegięciem? No, ten, w tym filmiku, którym były, bo wszyscy wiemy, ten filmik, który stworzył ten kanał, ten długi, czyli zlepka jego powiedzmy dziesięcioletniej czy ponad dziesięcioletniej kariery, tych najgorszych fragmentów i urywków, które, e, które, które w internecie miały. rzeczywiście one nie były, nie były jakby dobre. To, to było wiadomo i każdy się ze mną zgodzi, że to było przegięcie i to było za agresywne. Ale sądzę, że. Taki w, jeżeli, jeżeli wziąłbyś każdego influencera i każdego YouTubera i chciał zrobić 15-minutową zlepkę, to byś bardzo rzeczy mógł podobne poznajdywać z dziesięcioletniej kariery. Że jakby wiesz, teraz byś wziął moje streamy z GTA, gdzie ja gram gangstera i nie ukrywam, że tam jest dużo przekleństw, jakichś żartów i różnych rzeczy. Jakbyś chciał, to zrobiłbyś na mnie 15-minutowy filmik, że jestem pato streamerem. No a jest, znaczy można w ogóle tak, znaczy okej, okay, jak poskładasz, no to jasne. No ale sami pato streamerzy, mówi się o nich, że no, jednak to nie jest nic dobrego w sieci. Oni też nie, yy, nie, nie, nie bo przyczyny ja, nie, bo tak ja, się nazywają. Nie, bo ja uważam, że pato stream jak najbardziej nie jest, bo widziałem ludzi, którzy chleją, piją na streamach i uważam, że to jest chore i czegoś takiego nie powinno się pokazywać i uważam, że coś takiego powinno być od razu zdejmowane. Bo co to jest za za stream, gdzie ty promujesz alkoholizm tak naprawdę bez przesady. Ale nie uważam, żeby Nitro był pato streamerem. Nie uważam, żeby był pato streamerem. Wiadomo, że czasami jego język jest wulgarny i był, ale y, pato streamer zazwyczaj nie za dużo pomaga, a z tego co ja tam pamiętam i kojarzę, teraz ci nie wymienię tego wszystkiego, ale i Nitro pomagał na Ukrainę zwozić ciuchy i jakieś ze swojego sklepu Seven More 7 zrobił raczej dużo rzeczy charytatywnych, dużej liczbie osobom pomógł. Więc to, że jego wypowiedzi po prostu czasami są wulgarne, no to nie możemy go podciągać po patostreamy, które, gdzie ludzie na patostreamach piją, biją się i alkoholizują. No. Mówiłeś o hejcie wcześniej, teraz mówimy o patostreamerach. To przychodzi mi na myśl to, co się wydarzyło z Muranem. Myślisz, że to jest spowodowane hejtem? Znaczy to, co w jego przypadku się pojawiło, się, się wydarzyło? Ja widziałem tam informację o jego śmierci, yy, tylko że nie wiem, jaki tam był powód. Co, no, jest to oficjalnie nie wchodźmy jakby wiesz w oficjalnie to co się, się wydarzyło ale mm. jakby wiesz w jego, jego osobę która jest na pełen, w środku, Na pewno hejt. na pewno hejt w jakimś stopniu ma na to wpływ na pewno szkoda że jakby e, tak młoda osoba która robiła karierę w internecie bo robiła karierę w internecie i najgorsze chyba jest co najgorsze w życiu co może być to chyba jak niestety ale ojciec e, chowa dziecko i, I tego, tego mega współczuję i temu, tego no, trzeba współczuć rodzicom i na pewno tam kondolencje dla nich. A na pewno, na pewno był to skutek tego hejtu i tego wszystkiego, co zebrało się wokół niego i możliwe, że sobie z tym nie radził, no bo ostatnie miesiące były dosyć mocne, jeżeli o to chodzi, nie? Tam dosyć mocno był hejtowany, ale jest jak jest, no. Trzeba żyć dalej. Mówisz o karierze, a sądzisz, że ta kariera, no bo popatrz, sportowo karierę w Polsce, zresztą ty jesteś takim przykładem, etycznie można sobie budować, wszystko jest super. Ale w internecie to jest etyczna kariera, sądzisz, że można tak to zakwalifikować? Zależy jakie, bo sądzę, że są kariery w internecie, które zostały wypromowane. Ja też bym to nie nazwał karierą sportowca. No. Jakby... Twoje, ty nie, nie masz kariery sportowca? ja, ja mam karierę masz. sportowca, ja wiesz, trenuję od. 20, 19, 18 lat, z, mm. y, jakiś sport, i ja doszedłem do tego tym, tą ciężką pracą, treningiem, wiesz, codziennymi tymi wyżniami, które są związane z chodzeniem na treningi, ale ja tych karier w y, MMA i tych wszystkich powiedzmy sztuk w walkach, tych frikowych to bym nie nazywał karierami sportowymi. No. Jak ale karierami w ogóle tak no bo nie, no, nie, 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 kar karierami no jak najbardziej, oni mają kariery, są influenceri, mówię tylko o karierze sportowej no, muszą potrenować tak z 5 sześć lat, 7. Tylko tak, tylko tak, że trenują a nie, że tak raz w tygodniu, tylko, że tak potrenowali wtedy będzie kariera sportowa a tak to, no to jak kariery jakichś influencerów, no to jak najbardziej mają no. a słuchaj, wzorujesz się na kimś, masz kogoś że nie. patrzysz na niego i mówisz, o fajny o fajnie, chciałbym też tak ale mówisz o sporcie? O, nie, mówię o influencerach. O influencerach. Ja, tak jak Ci mówię, oglądałem bardzo dużo YouTube'a i bardzo dużo Twitch'a w pewnym momencie i ja bardzo dużo oglądałem na Twitch'u Parisa. Parisa Platynowa. Wiesz który to na pewno. No to... No to, to jest na pewno gościu, który, który najwięcej czasu na Twitch'u mi pochłonął i sądzę, że najwięcej... najwięcej godzin straciłem u niego na streamie. No i to jest taki... Taki, no, nie chcę nazywać inspiracją, czy jakby, czy jakby jakimś wzorem do naśladowania, bo to byłoby duże, duże. Ale to jest taki na pewno gościu, którego nieważne o jakiej porze dnia i godziny sobie pójdę poglądać, zawsze poprawi humor, czy człowiek uśmiechnie, na pewno barwna postać na Twitchu. To, to jeszcze na moment zostając przy internecie, skoro dobrze się w nim poruszasz, i y, masz jakiś taki background dotyczący gier i, i influensu trochę. Potrafisz robić inne rzeczy w internecie, albo w ogóle inne rzeczy informatycznie, komputerowo, Excel, grafika Nie, coś nie, robić, nie, nie, Że nie, radę, nie, 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 powiedzmy. nie, nie, ty, nie, Że nie, Że matematyka, nie, jest, jest nie, 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 grafiki, nie, ma szans, co ty. Ja, jak, jak, jak jak streama pierwszego odpalałem, to przecież Dawid tak uprzednio poustawiać e, wszystkie rzeczy tam związane z jakimiś alertami, rzeczami. Nie, to nie dla mnie. Wiesz, ja tylko wiem, gdzie kliknąć guzik rozpoczni <grym>, i rozpocznij stream. Mi czasami no. mikrofon się wywali na streamie. Ja muszę 10 minut spędzić, żeby go podłączyć znowu, także... Nie, nie, w żadnym, żadnym, w żadnym tym. W żadnej korporacji raczej się nie oddaję. Na krypto, jakieś takie rzeczy, historie finansowe? Nie jest to, ci to bliskie w ogóle? Nie, ja. Tak wiesz, sąduję, sprawdzam. Myślę, że... Nie, nigdy się nie bawiłem, żadne kryptowaluty, żadne takie inwestycje tego typu. Czyli uczciwa, ciężka praca na treningu. Tak, no Czasem ja, Tak, ja, ja wolę zarobić na treningu, na meczu. Mam, mam swój kontrakt z klubem, także preferuje tak, a dodatek to na pewno teraz w jakimś stopniu stał się trochę Twitch. Cześć fornim, razem z Nelą chcieliśmy się zapytać o legendarny mecz w spale w najbardziej śmierdzącej koszulce na świecie. Pozdrawiamy! <grym> Masełko. Y już tutaj błąd jest, bo to nie było w spale. <krym> A znaczy, chyba, że chodzi o okres spały, to tak? Była taka sytuacja, że e, pojechaliśmy na mecz z Katowicami w Katowicach. <grymny> to chyba był w ogóle finał pierwszej ligi. I sytuacja była taka, że no, zapomniałem wybrać koszulki maszowej. No i no, troszkę śmierdziała. <laughs> Nic tutaj ciekawego, zazwyczaj nie ma, ale no taki wiesz. Taki kąsek. Powiedziałeś wcześniej, na, na samym początku, że wśród tych takich znanych ludzi, znanych, jak się teraz okazuje, też świadkarzy, też jest Bartek Kurek. A wy się przyjaźnicie? Jest tak, taka między Wami coś więcej niż koleżeństwo? Kurczę, nie wiem. No, to takie, przy, przyjaciel to takie chyba mocne słowo, nie? Ale no na pewno ja się fajnie z Bartkiem dogaduję, spędziliśmy w tym roku całe wakacje razem w pokoju, na wyjazdach wszystkich kadrowych. Fajnie można zaczerpnąć od niego historii, podpytać się, nie jedno zwiedził, nie jednym miejscu zagrał, nie jedno doświadczenie z kraju, w którym grał ma. Także na pewno duża, duża wiedza u niego w głowie jest, więc gdzieś tam starałem się podpytywać o różne rzeczy, czy to jakieś transfery, czy jakieś, nie wiem, rzeczy nawet finansowe, czy no, jakby o wszystko, nie? Gdzieś tam, żeby gdzieś to, żeby gdzieś załapać trochę tego. A to chyba nie e, jest proste, bo to nie jest wiedzy. tak, że każdy z zawodników ma taki super kontakt z Bartkiem, czy nie? Czy od nie, tej Bartek tej jest mega otwartą osobą i mega taką e, nie wiem, drużynową, koleżeńską że jeżeli miałbyś jakiś problem, czy chciałbyś z nim jak, na jakikolwiek temat pogadać, to nie tylko musi być siatkarski, nie wiem, na jakikolwiek temat, cokolwiek chcesz się go zapytać, to zawsze możesz do niego... Ja jeszcze przed tym, powiedzmy, jak z nim mieszkałem w tym roku, czy jak on rok temu mieszkał z Pitem Nowakowskim, czy... to zawsze jak jakieś pytanie i nie do końca wiedziałem, jak to... I o co poszedłeś zapytać na przykład? Czego nie wiedziałeś, co on ci powiedział? Nie wiem, najprostsza rzecz, czy jak przyjadę dwie godziny później tutaj, albo czy jak... Y Mam do załatwienia coś tutaj i nie mogę być tutaj, to czy, no najpro, jakby najprostsze, nie wiem, czy. Ma takie życiowe rady? Takie, nie chcę powiedzieć, że ojcowskie. No bo... nie, nie, jakieś rady takie rady. ojcowskie, jakieś takie mocno życiowe, to raczej nie. Raczej nie, raczej, nie, raczej czegoś takiego jakby sytuacje z jakimiś tam, nie wiem, miłostymi rozterkami czy czymś takim. To, znaczy, zdarzało się, że Bartek się śmiał ze mnie, ale to było bardziej. Niech się dar... śmiał, że co, że ciężko znaleźć. Znaczy, nie, żeby... no, pisaliśmy. <laughs> No nie wiem, czy mógłbym Wam to przeczytać tylko to by trochę zajęło. Pisaliśmy do Kendall Jenner, bo się śmialiśmy tam, wiesz, ja tam w wywiadzie powiedziałem, że Kendall Jenner, Kendall Jenner, bo rzeczywiście jakby bardzo ładna kobieta to jest. No, i razem w pokoju kiedyś nam się nudziło i napisaliśmy wiadomość, Półpolskim polskim, pół angielskim, do Kendall, zapraszając ją na kluski śląskie na, inst na Instagramie wiadomości. A nie wyświetliła nawet chociaż, nie, nie przeszło, gdzieś nie piknęło? Ja sądzę, że i w ogóle dlatego nie, nie, nie ma w jej skrzynce tam w tym Dyrekcie, eee, Ale do tej pory ktoś tam co chwilę się jakimś żartem chce zarzucić i się pyta, jak tam spotkanie z Kendall, nie? Ją ja jest poko. Wczoraj była. No dobra, a chcę zapytać o Kubę Kochanowskiego, bo no, wchodzi, wchodzimy na Instagrama, macie dużo tam wspólnych zdjęć. Znacie się, lubicie. No my z Kubą my mamy kontakt od pierwszego liceum. Eee, śmieszno, śmiesznym paradoksem jest tak, że mieszkaliśmy w pierwszej klasie liceum razem w pokoju. Dogadaliśmy się, jak byliśmy tam na selekcji. Eee, i mieszkaliśmy, nie za dobrze się dogadywaliśmy, nie byliśmy jakimiś przyjaciółmi wielkimi, a potem kiedy... A się... kosa jakaś, czy... Nie, Użyjca. no jakiejś kosy takiej, to jakiejś takiej mocnej bardzo nie było, nie, nie będę tutaj mówił, że nie wiem, kłóciliśmy się codziennie, ale nie, nie byliśmy jakimiś najlepszymi ziomkami, mieszkając razem w pokoju, a potem kiedy ja zacząłem mieszkać z Hubim, a... Kochan przeniósł się chyba do Lipy. No to nagle najlepsi przyjaciele, piony, szkole, on do mnie, do niego, przychodziliśmy. Takie śmieszne to było, ale no, teraz mamy naprawdę bardzo fajny kontakt. No. Znamy się już 3 lata liceum, teraz 5 już w Lidze jesteśmy, z tego co, tego co dobrze pamiętam. Także 8-9 lat, i, i zawsze gdzieś tam na kadrze, gdzieś tam byliśmy razem, czy tych młodzieżowych, czy seniorskich. Także no, to jest taki. Taki bardzo dobry kumpel. Nie? Wspomniałeś o Hubi, on też jest w tej grupie? Jest, jest jakaś taka wąska grupa swoich kolegów? Mówię, mój ziom spokoju, pokoju, on teraz gra w Benzinie, w pierwszej lidze. Hubert, piwowarczyk. Mhm. Okay. Zawsze mi się mieli z, 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 z piwkiem. I, I to był taki, ja z nim mieszkałem przez dwa lata i tam sobie właśnie graliśmy w loloka, różne gierki i to był taki mój, mój dobry ziom w spale. A wspomniałeś o właśnie Kubie piwczaku, znacie się z klubu, ale to też jest taka znajomość jakby na zewnątrz, taka więcej niż sportowa? Spotykamy się czasami, jak mamy jakiś wolny, wolny dzień czy, czy, czy wolny wieczór, żeby sobie na przykład, nie wiem, usiąść, czy, czy on coś zorganizuje u siebie. Ze swoją narzeczoną, to zawsze gdzieś tam zaproszą zaproszą mnie. Wiedzą, że jestem sam. No właśnie jest jakiś jest pocisk do <noise> tego. Nie, także opiekują się mną, jak mogą. Czasami zaproszą, zjemy, coś posiedzimy, pogadamy. No. A Łukasz, Kaczmarek? Się znacie, no, jakby, no wiadomo, że jakby z automatu gdzieś tam z osobami które są w Kadrze, no to znasz się i masz jakiś kontakt. Ja nie wiem, z Łukaszem nie jesteśmy jakimiś super kumplami, nie, nie, nie piszemy co tydzień sobie, ale no jakby spędziliśmy już chyba drugie czy trzecie lato razem w Kadrze. W klubie nie miałem okazji z nim grać, ale ale gdzieś tam na tej karze się przecięliśmy, więc jakby mamy kontakt, czasami sobie popiszemy, czasami on coś też żartuje na Instagramie, odpowie mi na jakąś relację, także no ale to chyba z każdym chłopakiem, tutaj nie ma tak jakby, o kogo mnie nie zapytać, kto gdzieś tam przeciął się ze mną, czy, czy to w lidze, czy w karze, no to zawsze gdzieś tam z kimś ma się jakiś kontakt mniejszy, większy. To jakoś jeszcze o brata chciałem się zapytać, bo Twój brat też gra w siatkówkę. I jest między Wami jakaś taka rywalizacja nie, mimo wszystko? Nie, nie, nie. Albo może była? Yy, nie, yy, nigdy nie było jakiejś takiej rywalizacji, że wiesz, że sobie gdzieś tam nie ma. dogryzaliśmy czy coś. No takie podszczypywanie yy, braterskie. Nie, nie, on raczej bardzo mi kibicuje i bardzo mi wspiera. I jak sądzę, że yy, nie pojawiła się żadna zazdrość czy czegokolwiek, że gdzieś tam ja w tej siatkówce trochę lepiej mi idzie. Tylko. Przepraszam, jest cały czas jakieś tam wsparcie, zawsze jakiś sms, wiadomość po meczu, także na pewno na pewno bardzo, bardzo ważne, gdzieś tam też dla mnie prywatnie, nie? Jakbyś miał dobrać sobie team do tego, że Ty jesteś na przyjęciu i wybierasz sobie drużynę, taką all stars. Kogo chcę? Takiego kogo byś chciał, no? Oj, 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 ale to jest, no to, 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 to wchodzimy w to top 3 trochę, nie? Ale pójdę nie nawet, nie wiem, wziąłbym na atak, wziąłbym Bartka Kurka. Takiego w pełnej formie. No, no, może być w pełnej formie, może być w pełnej formie. Eee, na przyjęcie bym wziął semena do siebie. Na środek bym wziął bienia i kochana. Ale masz Simona, no nie wiem stary, nie powiem wyjdzie zaraz reprezentacja Polski Ci będzie. No, no tak, no trochę tak, ale no bo, bo staram się z Polakami, nie wiesz, swoje grono, ziomki, nie, będziemy po polsku rozmawiać, a nie nie będzie trzeba po angielsku dukać. Tak? A masz tak, że dukasz? W sensie, nie, że nie, z dobrze mówię raczej. Dużo, tak. dużo spędzam czasu z obcokrajowcami, powiedzmy z Francuzami, po francusku nie mówię. Także no, gdzieś ten angielski z automatu się uczysz i on jest w Tobie, więc uważam, że całkiem nieźle mówię po angielsku i nie mam problemu porozmawiać na większość tematów i wypowiedzieć się, więc raczej, tylko że lepiej jak już możesz to po polsku rozmawiać, nie? Ale I no, streamy z... też po polsku. Tak, tak, tak. No i wiesz, jakby mógłbym spojrzeć z polską reprezentację, ale nie wiem, może bym wziął, bo też patrzę tak trochę charakterologicznie, nie? Z kim tam powiedzmy, z kim się ma fajny kontakt. I też sportowo. Semena by ciężko było nie wziąć, ale mógłby wziąć Wilfredo, na środku mógłby wziąć Simona, ale nie wiadomo, kogo było rzucić cibienia czy kochana Który by się obraził, że nie który jest Który by pierwszy. się obraził, że nie jest tym. Eee, także, no nie wiem, no, ciężko im powiedzieć. Nie, nie, nie bawię się takiej szóstki, bo to jest znowu wracamy do tego top 3, top 3. A ja, ja nie, nie przecież tak nie obserwuję tej siatkówki. Nie? Jednego, którego zawsze bym chciał mieć w drużynie, to na pewno jest Bartek. To jest taka jedna osoba, którą. Eee, wydaje mi się, że zawsze jeżeli mógłbym wybrać jedną osobę, która jest w drużynie, albo którą, nie wiem, za rok na przykład ściągam dnia węgla to byłby to bartek. Znaliśmy siedmiu Twoich kolegów, słuchaj. Czujesz to? A kogo powiedz? A nie mogę ci powiedzieć. No to jest tylko. Kogo. No to powiem, że... Nie wiem, czy chcę Ci mówić, bo chcę, żebyś wiesz, Był zaskoczony jednak trochę. No dobra, dobra, może być. Siedem pytań y, mam dla ciebie w, y, od twoich znajomych, od wszystkich tych, którzy cię znają. Y, oni pytają, ty możesz odpowiedzieć, raz możesz użyć buzera, jeżeli nie chcesz odpowiedzieć. Dobra. Ale pamiętaj że tylko jedna, jedna mm -hmm. taka możliwość. Dawaj. Jakub Popiwczak y, z Jastrzębskiego, y, kogo byś wytransferował ze swojej klubowej, bagerowej drużyny i dlaczego? <laughs> E, o czego muszę pomyśleć? E, to jest gierka po rozgrzewce, rozciąganiu, bieganiu, no to to jest takie pierwsze dotknięcie piłki, czyli... Myślę o tym pytaniu, przepraszam. E, to odbijasz po prostu sposobem dolnym na drugą stronę i tam grasz do 25 punktów. E... Kogo bym wy wytransferował? Okienko transferowe już się zamknęło u nas na Na Dyplomatycznie w ogóle. No. Ale no, już, no nie, nie, nie chcę unikać odpowiedzi, mam nadzieję, że nie kliknę bazera, dlatego na ten moment, mam nadzieję, że swoją grę poprawi, ale jest to Juri Gladyr. Wytransferowałbym go. E, mógłbyś, moglibyśmy, tylko że okienko jest transferowe, jest zamknięte. Ja mu jeszcze daję szansę, bo Juri jest po prostu, wiesz, to nie jest zły zawodnik bagera. Wytłumaczę, bo on potrafi zagrać dobrze. Ale on jest zero-jedynkowy, zero wiesz. Albo jest błąd, albo jest punkt, a na bagerze na przykład tak jak my z Piwkiem gramy, gramy bardziej taktycznie, wiesz, nie? że daleko przebijesz, wystawisz komuś takiemu za Tobą, żeby miał możliwość do, do ścięcia dobrego, do ataku. Więc na ten, moment, na ten moment bym wytransferował ta Jurka, ale mam nadzieję, że poprawi swoje, swoją grę gdzieś tam, e, będzie bardziej szanował piłkę na bagerze, nie oddało takiej ilości punktów i na pewno zmienimy wtedy zdanie Kolejne pytanie od Michała Filipa z Ekstraklasy Tureckiej O kim mówił trener Prygil w wywiadzie po meczu ligowym w 2019 roku Tomek jest słabiej dysponowany, bo siatkarka z Radomki zawróciła mu w głowie A to, yy... to była taka wypowiedź? Ja no, pierwszy to, słyszę no to, jest no to chodziło o Ale Grabkę to nie mam problemu powiedzieć osoby. sobie no nie kliknę też buzera tak zwanego no tak, spotykałeś cię w no tak, tak Trochę tak. Spotykaliśmy się, ona grała w Radomce, ja grałem w Radomiu, ale w ogóle nie wiedziałem, że taka wypowiedź była trenera. Nie pamiętam tego. No to wiedzisz, tego. to musiał wiedzieć. To trochę... No i, i jak się to skończyło macie, macie kontakt dalej? Nie no, ostatnio nawet e, gdzieś tam Michał Michał zadzwonił e, późną godziną, pogadaliśmy na kamerkach, on był, taki nasz jeszcze ziomek Przemek i Ala była, także nie ma tam żadnej kosy ani niczego takiego konfliktu. Kosy nie, no ale... Nie normalne relacje. Zawró zawrócić w głowie, to nie jest byle co. No nie jest. Jak, jak mówi to trener, no, coś musiał widzieć. Jest, jak jest. No. Spotykaliśmy się kilka miesięcy, ale skończyło się, jak się skończyło. No. Ale w pozytywnych relacjach. <grym> Kolejne pytanie od Dawida Wouchaz z BBTS-u, Bielska Biała. Jaki miałeś sposób w szkole Mistrzostwa Sportowego w spale na ukrywanie się przed trenerami na komputerowe granie po ciszy nocnej? <grym> Kurcze, nie było żadnych sposobów specjalnych. Ale trałeś się w sensie? Nie, jakby my yy, yy, z chupciem, moim ziomkiem z pokoju, zdarzyło się pograć. Yy, zazwyczaj to było w sobotę, graliśmy z sobotę, niedzielę, bo niedziela jak była wolna to graliśmy trochę dłużej. Yy, wtedy też była yy, pani na dyżurze, więc nie kontrolowała tak jak trener jakby był w tygodniu, ale nie graliśmy w tygodniu jakoś dużo. Czasami się zdarzyło, ale żeby się jakoś ukrywać, to, to nie trzeba było. Zawsze mieli jakaś zasłonka zasłonięta, coś tego typu, jak trzeba było już, ale nie graliśmy jakoś tak po nocach w tygodniu. Zdarzyło się w weekend, tak, w League of Legends przyciupać do trzeciej, czwartej, nie umierzenia, jak niedziela była wolna, ale w ciągu tygodnia to raczej tak nie siedzieliśmy po nocy. A słuchaj, a to nie jest tak, już na przestrzeni w ogóle różnych wypowiedzi o, o, o graniu, o tym, że to bardzo lubisz i, i pasja. To nie obciąża ciebie jako, jako siatkarza? Nie. Nie... Ja ci powiem, że ja to zauważyłem nawet odkąd sobie zacząłem streamować, bo stwierdziłem, że w sumie. Mogę odpalić streama, jak i tak gram, że mnie, mi to zajebiście oczyszcza głowę. Nie? Że jakby wracam po powiedzmy dwóch treningach, gdzieś tam te myśli są po meczu, jakiegoś tego, ale sobie siadam do kompa, odpalam sobie tego Twitcha, gadam sobie z czatem. U mnie gdzieś tam pytania siatkarskie są timeoutowane dosyć mocno. Nie chcę jakby pytań siatkarskich i jestem w stanie tak na cztery godzinki totalnie zapomnieć o siatkówce. Nie? Zajebiste jest to dla mnie. Kolejne pytanie od Bartka Kwolka z Aluronu Warta Zawiercie. Jak wspominasz wieczór i poranek po pierwszym Mistrzostwie Europy Kadetów? O Matko. Gdzie to było? Eee. 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 <grywa> dobrze. Tak? No, był bardzo sposób? dobrze. No wiesz, pierwsze Mistrzostwa Europy Kadetów, no to wiesz, eee, pierwsze Mistrzostwa... Gorąca w... głowa, młody wiek. A, już, teraz już wiem, to było w Turcji. <grywa> <laughs> Przypomniałam mi się, mam teraz ten obraz. Niestety o tym obrazie nie mogę wam powiedzieć przed oczami, no bo o, znowu się szafka otworzyła. To na znak właśnie. Ta, na to Bartek właśnie otworzył ją, żebym o tym nie mówił. E, śmiesznie, bo no wiesz jak to My byliśmy wtedy po 17 lat jakoś 17, 8, 18, 17 lat masz. No to wiesz, wygrywasz pierwsze Mistrzostwa Europy. No to wiadomo, że tam wiesz, jakiś pierwszy alkohol się pojawił, i śmiesznie było, śmiesznie było. Posiedzieliśmy z chłopakami, poszliśmy do chłopaków, pamiętam z Bułgarii, posiedzieliśmy z nimi, pogadaliśmy, pośmialiśmy się. Rano się prawie na zbiórkę spóźniliśmy. No ale łapiesz się za głowę i to chyba nie było jakieś takie grzeszne. Nie, i... nie, 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 dlatego, że nie wiem, że mieliśmy libację alkoholową, i było wiesz, wymotowanie przez. bo to nie, 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 nie tak. Tylko po prostu miałem taki obraz Bartka, bardzo śmieszny. Ale nie taki, że wiesz, że, że coś tam złego zrobić. tylko po prostu wiesz, no tego niestety Wam nie mogę powiedzieć, no. Następne pytanie od Łukasza Kozubas, ekstraklasy francuskiej. Jak oceniasz jakość wykonania tynku oraz czy jesteś w stanie oszacować wysokość domu Michała Filipa? E, wysokości nie jestem w stanie oszacować, ale była taka sytuacja, że spędzałem z... E, Spędzałem Sylwestra z chłopakami w Rzeszowie i wracałem po Sylwestrze no i chciałem po prostu się dostać do, do domu Michała. Go nie było. No i dzwonię, 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 pukam. No i nikogo nie było, to postanowiłem, że jak nikt nie otwiera mi drzwi, no to wejdę sobie do mieszkania i wskoczyłem sobie na balkonik na pierwsze piętro, zapukałem szybkę, tam pomachałem i to była chyba żona. Tak, to była żona. To brat, brat Michała. Znaczy, Michał ma brata, i to była jego żona. Szwagierka szwagierka. O, szwagierka. szwagierka, dokładnie. Szwagierka. No i pomachaliśmy sobie, otworzyłem drzwi wejściowe, położyłem się. No i jestem poszedłem spać. Ba się. Pytanie od Kuby Ziobrowskiego, też z klasy tureckiej. Który dobiegłeś na metę po upojnej nocy podczas karnego biegania na wakacjach w Turcji? O, nie pamiętam. Nie pamiętam, ale pamiętam, że byliśmy wtedy na wakacjach w, w Turcji. Szkoła nas zabrała, dwie klasy. No i nam zorganizowali jakieś bieganie, a tam było dosyć ciepło, bo ponad chyba, no powiedzmy około 30 stopni. No i biegaliśmy po, po, pięciu, po pięciu dniach, tak naprawdę, wakacji, że wiesz, basen, 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 odpoczywasz nagle nas dzień na bieganie. My tak za bardzo nie byliśmy przygotowani na jakieś sportowe wysiłki. No i biegaliśmy wokół takiego jeziora, ale który dobiegam to nie pamiętam. Gdzieś w połowie chyba byłem. Kolejne pytanie od y, Bartka Lipińskiego z y, Indyk Polu AZS Olsztyn. Już no, śmiejesz no, się, że nie no, jakie no, pytanie, to nie no, dziwię się. No, lipa, lipa, Czy pamiętasz, jak nazywała się dziewczyna, którą poznałeś w skeczu i o co chodziło z Can You Move My Skin? O matku, dziewczyna w skeczu? Jak ja nigdy w skeczu nie byłem. Bartek Lipiński, tak pyta. To jest klub w Warszawie, tak? No. Nie pamiętam, o co, nie wiem o co chodzi. A no, can you move my skin? Co to może być? <laughs> to taki żarcik insidowy naszego wyjazdu do Kanady w tym roku w BNL-u. move my skin? No to trzeba sobie tutaj uzmysłowić, co o co chodzi. Zamien nas no, jednak troszkę za nas Zamieni na pewną rzecz. I to jest taki inside joke naszej grupy wyjazdowej do Ottawy do w tym roku na Ligę Narodów. Byliśmy tam Takim bardzo młodym składem. Dużo debiutantów było. No i to był taki żarcik Keniumów-Majski. Goście programu Volley Break był Tomasz Fornal. Wielkie, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Chłopaki mnie męczyli, męczyli, pisali. W końcu się udało spotkać. Zostawcie subskrypcję, lajka. Ja wiem jak to się robi, oni pewnie wam tego nawet nie powiedzieli. Subskrypcję, lajka, napiszcie komentarz, czy wam się podobało. Ja sądzę, że fajnie spędziliśmy czas.